A gościem RMF FM dzisiaj gość bardzo szczególny, Sławik Gawianiec, żołnierz, oficer armii ukraińskiej, uczestnik walk w Donbasie w 2014 roku, jeden z tak zwanych cyborgów Doniecka, żołnierzy, którzy bronili lotniska, tamtejszego lotniska przez 240 dni. Trafił potem do niewoli. Po powrocie na Ukrainę, jeszcze przed agresją rosyjską, wziął udział w realizacji projektu, spektaklu na motywach Szekspira, w którym to spektaklu młodzi ludzie przepracowują traumę związaną z wojną. Przygotowania do tego spektaklu z kolei stały się podstawą filmu dokumentalnego Syndrom Hamleta w reżyserii Elwiry Niewiery i Pawła Rosłowskiego. Premiera tego filmu jutro w polskich kinach. No a jeden z bohaterów tego filmu dzisiaj w studiu RMF FM, pan Sławik Gawianiec. 225 dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę. My tak liczymy tę wojnę. Od 24 lutego 2022 roku. A dla pana pewnie ta wojna trwa już 8 lat. Так, я пішов на війну в 2014 році. Так, poszedłem na wojnę w 2014 roku. W 2015 roku, już po walkach na donieckim lotnisku, wróciłem z niewoli. Poszedłem na studia prawnicze. A w 2021 roku poszedłem na Uniwersytet Obrony w Kijowie i uczyłem się już na oficera Sił Zbrojnych Ukrainy. To ile pan miał lat, jak pan trafił do Doniecka na wojnę? No, 22. Miałem wtedy 22 lata. Jak to się stało? To był impuls z pańskiej strony? To był efekt mobilizacji. Jak to się stało, że pan tam trafił? Ja służył strukową służbę w 2012 roku. Odbywałem służbę wojskową od 2012 do 2013 roku. I przed wydarzeniami na Majdanie skończyłem służbę. Gdy zaczął się Majdan, brałem udział w tych wydarzeniach. Potem jak pobito studentów, trafiłem wtedy na plac. Byłem wtedy w momencie obok biura prezydenta, kiedy Berkut bił ludzi. Puszczał gaz. Uciekaliśmy stamtąd. Strzelano do nas. Chłopcy, z którymi wtedy służyłem, wiosną 2014 roku trafili na front. Byłem z nimi w stałym kontakcie, gdy pierwszy z nich zginął. Służyłem z nim. Był moim przyjacielem. Poszedłem wtedy do komisji wojskowej i zgłosiłem się na ochotnika do brygady, w której był mój kolega. Pytam o to dlatego, że jedną z takich bardziej dramatycznych scen filmu Syndrom Hamleta jest pańska rozmowa z ojcem. Kiedy pański tata mówi, że jest starszy o 10 lat, przez to, że pan poszedł na wojnę. I zastanawiam się, jak wyglądała ta rozmowa, gdy pan powiedział, że jedzie na front, wtedy do Doniecka z ojcem. No, my z Baćką takie były dosyć nieproste stosunki. Z ojcem miałem nieproste relacje. Zawsze chciałem mu czegoś dowieść. On zawsze bał się pokazać swoje emocje, które miał w stosunku do mnie. I gdy byłem na terminalu lotniska, nie mieliśmy już kontaktu. Przez kilka dni nie wiedział, czy żyje, czy nie. Skontaktowałem się z nim po trudnym 16-godzinnym boju. Jedni strzelali, inni czyścili broń, ładowali magazynki. Przez 16 godzin trwało to bez przerwy. Po tej walce siedziałem w pełnej rozpaczy. Wielu chłopaków już wtedy było rannych lub zginęło. I zadzwoniłem wtedy do taty. Poprosiłem go o przebaczenie za to, co może się zdarzyć. Poprosić wybaczenie za to, co może być. Co powiedział? On powiedział, że nie mam za co przepraszać. Trzymaj się, jestem z ciebie dumny, Wrócisz do nas i wszystko będzie dobrze. Jak pan przychodził do oddziału na lotnisko, ilu was było? W aeroport... Na lotnisku w Doniecku, gdy dołączałem, było około 50 osób. I potrzebne były posiłki, bo zaczynał się już szturm. Wtedy upadła wieża kontrolna lotniska. Wjeżdżały czołgi i wielkie siły wojska. Powiedziano nam, że potrzebujemy 20 ochotników, żeby wesprzeć walki na lotnisku. Kiedy przyjechałem, separatyści zajęli już parter. Potem czołgami udało się zawalić część terminalu, gdzie można było wejść na drugie piętro. Byliśmy między nimi, na pierwszym piętrze. Patrząc na lotnisko, widzieliśmy, że jest całe otoczone. Tam trwały walki. 16 stycznia zastosowano przeciwko nam gaz. Nikt z nas się tego nie spodziewał. Przez ten gaz musieliśmy się przemieścić do części terminala, gdzie było więcej powietrza, gdzie było trochę wiatru. Potrzebowaliśmy złapać oddech. Atak gazowy zagonił nas w kąt i tam siedzieliśmy w grupie. Nie mogli nas stamtąd wypchnąć. Właśnie wtedy podłożyli 3 tony trotylu na parterze i nas wysadzili. Z 60, która nas była, została 16. Opowiada pan też o tym, że gdy już upadł, czy upadał port lotniczy w Doniecku, pan był bliski podjęcia bardzo dramatycznej decyzji, odebrania sobie życia. Tak, nas po tym, jak wybuchł terminal, wyciągaliśmy rannych, których udało się odnaleźć w ruinach, kto wydawał jakieś dźwięki. Wielu chłopaków było tak głęboko, że nie mogliśmy już w żaden sposób się do nich dostać, mimo że słyszeliśmy, że krzyczą. Przeżyło nas więcej, ale w noc wybuchu terminalu z 8 rannych, których nie mogliśmy wyciągnąć, 5 zmarło. Atak było w bardzo ciężkim stanie. Nie mieliśmy kontaktu, żadnej możliwości wyjścia na pozycję. Wtedy najstarszy z nas, najwyższy stażem sierżant, poszedł rozmawiać z Rosjanami, że złożymy broń, że zabierzemy swoich rannych i pójdziemy na pozycję. Separatyści nie przyjęli tej propozycji. Powiedzieli, że jeśli chcemy ratować rannych, to musimy trafić do niewoli. Wtedy gwarantujemy wam pomoc medyczną. Połowa wyszła do Rosjan, a ja siedziałem i wahałem się. Siedziałem z karabinem i nie wiedziałem, co zrobić. Kiedy nasi wychodzili, wszyscy byliśmy na celowniku. A ja siedziałem z tym karabinem i zastanawiałem się, że jeżeli nacisnę na spust, to dźwięk wystrzału może wystraszyć separatystów i zaczną strzelać do tych, którzy wyszli. To jeden powód. Drugi to ogromny smutek, który czułaby moja rodzina. Wtedy zdecydowałem się pójść do niewoli, a tam nie będzie łatwo. Jeżeli będę musiał tam zginąć, to przynajmniej nie z własnych rąk. Jeśli nawet i przyjdzie tam zaginąć, to przynajmniej nie od swoich rąk. Sławik Gawianiec jest gościem RMF. Dziękujemy już bardzo słuchaczom. Zapraszamy wszystkich do rmf24.pl, do radia internetowego RMF24, a także do naszych mediów społecznościowych. Potem trafił pan do niewoli. Był pan torturowany? Tak. Nas zawali w podwal. Tak. Wtrącili nas do piwnicy. To była wówczas jakaś strzelnica. Postawili nas wszystkich twarzą do ściany i powiedzieli: żegnajcie się z życiem. Wystrzelono tuż nad moją głową, a potem wzięli jakieś rury, taborety, karabiny i zaczęli robić z nami co chcieli. Wzięli taką rurę i bili nas po plecach. Kto nie mógł wstać, brali do innego pomieszczenia i tylko słyszeliśmy dźwięki wystrzałów. Mnie trafili tą rurą w głowę, rozbili mi głowę i nie mogłem już wstać. Straciłem świadomość, zanieśli mnie do tego pomieszczenia, wystrzelili w powietrze, żeby inni myśleli, że mnie zastrzelili. Wszystkich po kolei tak traktowali. Później było bardzo dużo potwornych rzeczy. Jedynie nie bili nas po twarzach, żeby mogli nas nakręcić. No i powiedzieć, że wszystko z nami w porządku. Ale jedyne, że oni nie bili nas po lejcach, żeby potem znimać na kamerę i pokazywać, że z nami wszystko dobrze. Czy wtedy, w 2014 roku, miał pan takie poczucie, że Zachód was zostawił, że Zachód was zdradził? Тоді nie zrozumiała była взагалі sytuacja. Wtedy nie wiadomo było. Nikt nie rozumiał tej sytuacji. Nie wiedzieliśmy, jak reaguje świat. Nikt nie widzi tego, że to jest Rosja. Dlaczego nikt nie wstanie i nie powie wprost, że walczy z nami Rosja, że nie jest to wewnętrzny konflikt? Przecież to był ich sprzęt, ich artyleria. Separatyści nie kupili tych czołgów na bazarze. Świat wtedy wybrał inną drogę i udawał, że nic się nie dzieje. Właśnie przez to płacimy teraz taką cenę. Gdyby wtedy Ukraina dostała broń, gdyby wtedy Ukraina dostała pomoc, dzisiaj nie byłoby tej agresji Putina? Wydaje mi się, że Ukraina zareagowała mocniej i użyła armii podczas aneksji Krymu. Jeśli ta reakcja była znacznie silniejsza, Putin nie odważyłby się wejść na pełną skalę i eskalować tego konfliktu. A kiedy zobaczył, że świat przyjął to, to posunął się dalej. On zobaczył, że świat sprzyjał to i przez to on teraz poszedł jeszcze większym masштабом. To znaczy, że Ukraina też się zmieniła przez te od 2014 roku? Tak, my 8 roków faktycznie. Praktycznie 8 lat szykowaliśmy się. Wiele osób przeszło szkolenie wojskowe. I kiedy 24 lutego poleciały pierwsze rakiety, bardzo wiele osób, chłopaków, żołnierzy, już wiedziało, co ma robić. Tego samego dnia weszli w działania i myślę, że z ogromnym sukcesem obronili północ Ukrainy. Były to wielkie straty w ludziach, ale w tym momencie nikt nam nie pomagał. Dlatego zapłaciliśmy tak wielką cenę. Przez tę taką cenę wielką my zapłacili same ludzkimi życiami. A myśli pan, Zachód się boi ataku nuklearnego Putina? Słusznie się boi? Myślę, że Ukraina pokazała światu, że armia rosyjska nie jest straszna, że nie jest tak potężna, jak wszyscy myśleli. Ich system cały czas jest radziecki. Ich armia nie jest wydajna. Zarządzanie wojskiem w Ukrainie jest o wiele bardziej efektywne, działa o wiele lepiej. Oficerowie mają pełną swobodę działania. Oficerowie niżsi rangą nie boją się swoich przełożonych. Odwrotnie, są pewni swoich starszych dowódców. I oni nie boją się otrzymać jakieś tam... Oni nie boją się starszych oficerów. навпаки впевнені в своїх старших начальниках. Вони знають, що всі, бо в 2014 році... W 2014 roku w ukraińskiej armii bardzo wielu było rosyjskich agentów. I często, gdy jechały kolumny ukraińskiego wojska, zdrajcy zdradzali informacje o przemieszczaniu armii, a Rosjanie niszczyli wtedy ukraińskie oddziały. Wtedy było nawet tak, że gdy oficerowie mówili, że trzeba iść jedną trasą, to dowódcy wybierali drugą, żeby uniknąć ostrzału. W ciągu 8 lat ukraińska armia odfiltrowała tę kadrę. Każdy żołnierz pracuje na zwycięstwo. Wszyscy sobie ufamy. Dzisiaj pan szkoli żołnierzy, ale jednym z pańskich zadań jest też powiadamianie rodzin poległych. Zgadza się? I chciałem zapytać, od czego pan zaczyna rozmowę? No, kiedy my przyjeżdżamy pod budynek... No cóż, kiedy przyjeżdżamy do domu żołnierza i gdy jego bliscy widzą, jak wychodzimy z auta, już wszystko rozumieją. Gdy do nich przychodzimy, zaczynają płakać. Mamy taką grupę, bierzemy ze sobą lekarza, przedstawiciela władz lokalnych. No ja nie jestem taki psycholog. Ja nie jestem psychologiem. Po prostu biorę papier, na którym podana jest informacja, że żołnierz zginął. Czekam, dopóki rodzina dojdzie do siebie. Daję im te informacje, a potem pracuję z sołtysem wsi w kwestii organizacji przywozu ciała, bo rodzina nie jest w stanie w tym momencie się tym zająć. Pracujemy razem z przedstawicielami lokalnych władz. Nie da się do tego przyzwyczaić. Nie chcę się do tego przyzwyczajać. Przyzwyczajanie się do takich rzeczy to potworna sprawa. Słyszymy o sukcesach, wspaniałych sukcesach armii ukraińskiej, czy to wokół Chersonia, czy to wokół Charkowa, ale nie wiemy, my tutaj nie wiemy, jaką cenę płaci Ukraina za te zbrodnie. Powinniśmy, za te sukcesy, przepraszam. Czy pan... Mam wrażenie, że powinniśmy wiedzieć więcej o tym, ile Ukraińców ginie, jakie straty ponoszą na froncie. Żeby wiedzieć, jaka cena, ile to kosztuje. No zaraz Ukraina nie... Ukraina w tym momencie stara się nie pokazywać strat, żeby ludzie nie wpadali w rozpacz od liczb. Tych strat jest znacznie mniej niż u Rosjan. Jakieś 3-4 razy. Ale kontrofensywa jest zawsze liczona jako 1-3. Ci, którzy atakują, muszą mieć 3 razy większą przewagę w ludziach niż wróg. I bardzo często ponoszą straty 3 razy większe niż ci, którzy się bronią. Bardzo nam pomaga przygotowanie naszych wojskowych w Europie, w Wielkiej Brytanii. Ci, którzy zostali zmobilizowani, nauczyli się bardzo dobrze pracować. Ukraińcy nawet kupili satelitę za pieniądze ze zbiórki na Bajraktary. Jak znacie, Ukraińcy kupili Suputnik za tych groszy, co zbierali na Bajraktary. My mamy bardzo duże sukcesy. Зараз маємо дуже ефективні дії, просто, ну, і в українців є мотивація. Українці передусім są zmotywowani. Bronimy się na swojej ziemi. Myślę, że główną przyczyną porażki rosyjskich wojsk jest to, że nie rozumieją, dlaczego właściwie walczą. A jak ta wojna się skończy? Czy ona, wyobraża pan sobie, że skończy się tak, że na przykład Ukraina odda Krym? Czy ona musi się skończyć kiedy całe terytorium Ukrainy będzie wolne. I obwód Ługański, i obwód Doniecki, i Krym także. Після всіх тих речей, які Росія зробила... Po tym wszystkim, co zrobiła Rosja w Ukrainie, po tych wszystkich zbrodniach, które popełniła, masowych grobach, atakach rakietowych na mieszkania, dzieciach, które znalazły się pod gruzami, Ukraińcy nie zatrzymają się na granicach z 24 lutego. Uwolnimy całe terytorium Ukrainy. Zbyt wielką cenę zdążyliśmy zapłacić. A wyobraża pan sobie, że prezydent Zeleński spotyka się w tej chwili z Putinem albo rozmawia z Putinem? Czy to już z Putinem nikt nie będzie na Ukrainie rozmawiał? Zeleński w tym momencie podjął decyzję, że nie będzie rozmawiał z Putinem. Dopóki jest prezydentem Rosji, Putin z nim nikt nie rozmawia. Czego w tej chwili potrzebuje najbardziej armia ukraińska? Te dostawy, które są w tej chwili z Zachodu, one są wystarczające? Zaraz jest wielka potrzeba w następnym... W tym momencie bardzo potrzebujemy czołgów, bo to jest główna siła, która pozwala osłaniać piechotę w czasie przemarszu. W obwodzie chersońskim jest bardzo dużo pól i przestrzeni do ruchu wojsk. I właśnie potrzebna jest ciężka artyleria, czołgi, żeby osłaniać ruchy przemieszczających się wojsk. I no i zwyczajna artyleria, jaka musi przykrywać wojska, kiedy one przesuwają się. I my potrzebujemy tego cały czas. Nie wystarczy, że sprzęt przyjedzie raz. Sprzęt każdego dnia może się zepsuć. Potrzebujemy wozów, piechoty i czołgów. Tomu potrzebujemy. Sławik Gawianiec, żołnierz, oficer armii ukraińskiej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Dziękuję. Sława Ukrainie.